Dzisiaj wybierzemy się na Pomorze Zachodnie. A konkretnie odwiedzimy Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku, następnie udamy się do miasta Born-Sulinowo, stamtąd pojedziemy do Kłomina, a na koniec odwiedzimy opuszczony obiekt 3002 w Brzeźnicy Kolonii. Eksplorację rozpoczynamy od Muzeum Zimnej Wojny w Podborsku. Wśród wszystkich państw Układu Warszawskiego jedynie Armia Radziecka mogła posiadać w stałym arsenale głowice atomowe. W lutym 1967 roku w Moskwie została podpisana umowa pomiędzy Związkiem Radzieckim a Polską o stworzeniu na terytorium Polski trzech baz, magazynów tego rodzaju broni. Jako lokalizacje wybrane zostały Podborsko niedaleko Białogardu, Brzeźnica Kolonia pod Bornem-Sulinowem oraz Templewo na ziemi lubuskiej. Po trwającej ponad 2 lata budowie, realizowanej w ramach tzw. zamierzenia 3000, nowe obiekty, których budowa kosztowała Polskę około 180 milionów ówczesnych złotych, znalazły się w rękach radzieckich i podobnie jak między innymi lotnisko w Bagiczu, wyłączono je z granic naszego kraju. Do początku lat 90. miały one charakter ściśle tajny i szczególnie chroniony, z elitarnymi jednostkami wojsk powietrzno-desantowych i specnażu, jako strażą włącznie. Obiekt 3001, bo takie oznaczenie otrzymał, rozlokowany na ponad 300 hektarach powierzchni, kompleks w lasach niedaleko Podborska, przez ponad 20 lat stał się domem i miejscem służby 150 osób garnizonu radzieckiego. Choć dziś nie wiadomo dokładnie, jaką liczbę głowic składowano w dwóch, prawie 1000-metrowych schronach, przygotowano je łącznie dla 160 sztuk, po 80 w każdym magazynie. W przypadku konfliktu zbrojnego przetransportowane miały zostać najprawdopodobniej na radzieckie lotniska w Kluczewie oraz wspomnianym Bagiczu. Na przełomie lat 70. i 80. na terenie bazy powstał dodatkowy szron typu granit, przeznaczony dla kołowej wyrzutni rakietowej. Charakter obiektu zmienił się zatem z magazynowego w magazynowo-bojowy. Ostatnie głowice wycofano stąd najpewniej w roku 88, a żołnierze radzieccy wyjechali z Podborska ostatecznie jesienią 92 roku razem z towarzyszami broni służącymi w oddalonym o kilkanaście kilometrów Białogardzie. Dziś schrony i magazyny obiektu 3001 w Podborsku to jedyne relikty po atomowym arsenale w Polsce, które przetrwały próbę czasu. Użytkowane najpierw przez marynarkę wojenną, a potem służbę więzienną. Trzeba przy tym dodać, iż na terenie poradzieckich Koszar funkcjonuje oddział zamiejscowy aresztu w Koszalinie. Współcześnie stanowią unikat na skalę ogólnopolską, a nawet europejską. W niedalekiej przyszłości oferta Muzeum Zimnej Wojny rozszerzona zostanie także o stałą ekspozycję poświęconą Armii Radzieckiej w północnej Polsce oraz organizowane cyklicznie wydarzenia plenerowe, w tym dynamiczne pokazy sprzętu wojskowego użytkowanego przez obsadę obiektu 3001. Ważnym elementem w misji tego obiektu jest także przypominanie o strategicznym charakterze regionu w kontekście II wojny światowej oraz ryzyku, jakie w czasach funkcjonowania Układu Warszawskiego zawisło na terytorium dzisiejszego województwa zachodniopomorskiego i Polski.
Born-Sulinowo to jedno z najmłodszych miast w Polsce, nie tylko dlatego, że status miasta formalnie otrzymało 15 września 1993 roku, lecz także dlatego, że dopiero w 1992 roku w cudowny sposób ukazało się w ogóle na mapach Polski. Jego nagłe objawienie się w spisie miejscowości i atlasach samochodowych nie było jednak efektem błyskawicznego zbudowania całego miasta z jego infrastrukturą, lecz wynikiem odtajnienia tego, co kilkadziesiąt lat już stało i świetnie służyło jego mieszkańcom. Specyficzność historii miasta bierze się w największym skrócie stąd, że jego mieszkańcy zawsze mieli na sobie jakieś mundury i bardziej tu stacjonowali niż mieszkali. Lata 30. XX wieku były przełomowe dla tych terenów. Rząd III Rzeszy podjął decyzję o utworzeniu na obszarze dzisiejszej południowej części gminy wielkiego poligonu wojskowego. W związku z tym władze niemieckie wykupiły tereny oraz wysiedliły część ludności. Zbudowano od podstaw Lager Linde, czyli Born-Sulinowo, na północnym skraju poligonu i Lager Westfalenhof, czyli Kłomino, na krańcu południowym. Dzisiejsze Born-Sulinowo było zapleczem poligonu, koszarami i miejscem lokalizacji szkoły artylerii Wehrmachtu. Wraz z zajęciem miasta przez Armię Czerwoną w lutym 1945 roku rozpoczął się nowy etap w dziejach Bornego Sulinowa. Przez cały okres stacjonowania tu radzieckiego kontyngentu miasto było otoczone tajemnicą. O ile w czasach stacjonowania tu jednostek Wehrmachtu można było sobie nawet kupić widokówkę z Gross Born, o tyle Armia Czerwona całkowicie uszczelniła przepływ jakichkolwiek informacji. Ewentualne fotografie z tego okresu przedstawiają w zasadzie tylko postacie żołnierzy. Schyłek lat 80. i początek 90. to okres wielkich zmian na mapie politycznej Europy. W czerwcu 89. roku odbyły się w Polsce przełomowe wybory parlamentarne. 8 grudnia 91. roku oficjalnie przestał istnieć Związek Radziecki. Do historii przeszedł blok socjalistyczny, skupiający kraje naszego regionu, które znalazły się w strefie wpływów. Na tle tych wydarzeń zaczął się odwrót Wielkiej Armii, czyli wyjazd wojsk, które przybyły tutaj jako Armia Czerwona, stacjonując nazywały się Armią Radziecką, a wyjeżdżały jako Armia Federacji Rosyjskiej. Opustoszeć miały garnizony leżące na terenie całkowicie już suwerennej i niepodległej Polski. Oficjalną datą rozpoczęcia wycofywania wojsk radzieckich jest 8 kwietnia 91 roku, kiedy to wyjechała z Bornego Sulinowa Brygada Rakiet Operacyjno-Taktycznych. Ostatni transport z garnizonu odjechał w dniu 21 października 1992 roku. Ostatnim, rzeczywistym dowódcą północnej grupy wojsk był generał Wiktor Dubynin, jego zastępcą generał Anatolij Łopata, późniejszy wiceminister obrony Ukrainy. Generał Władimir Bułhakow był ostatnim dowódcą wojsk stacjonujących w Bornem Sulinowie. W sobotę 5 czerwca 1993 roku, w samo południe, odbyło się uroczyste, oficjalne otwarcie miasta. Rozpoczął się nowy, po raz pierwszy cywilny etap w historii Bornego Sulinowa. 15 września 1993 roku Rada Ministrów nadaje miejscowości Born-Sulinowo status miasta. Zaczął się unikatowy w skali europejskiej proces zasiedlania i zagospodarowania objawionego nagle, pustego miasta i przyległego poligonu o powierzchni 18 tysięcy hektarów.
Kłomino powstało w latach 30. XX wieku jako baza wojskowa obsługująca poligon artyleryjski Wehrmachtu. Stacjonowały tu niemieckie oddziały służby pracy, a później zorganizowano obóz jeniecki. W listopadzie 1939 roku w Stalagu znajdowało się 6 tysięcy polskich jeńców wojennych oraz 2,5 tysiąca cywilów aresztowanych na terenach Polski. Do polskich jeńców dołączyli Francuzi i Rosjanie. W 1945 roku hitlerowcy ewakuowali jeńców. Po odejściu wojsk niemieckich, tereny przejęły wojska radzieckie, które więziły żołnierzy niemieckich. W okresie powojennym rozebrano 50 budynków poniemieckich, by odzyskać cegłę do budowy Pałacu Kultury w Warszawie. Po przejęciu przez Rosjan wybudowano tu bloki, punkt medyczny, garaże, sklepy i kino. Do 1992 roku miejscowość była bazą armii radzieckiej i podlegała jej administracji. Kłomino opustoszało dopiero w 1992 roku, kiedy wyjechali stąd ostatni żołnierze rosyjscy, zaś w 1993 roku miasteczko zostało przekazane polskiej administracji wraz z sąsiadującym Bornem Sulinowem. W przeciwieństwie do Bornego Sulinowa Kłomino nie zostało zasiedlone. Swego czasu pojawiła się oferta sprzedaży Kłomina za 2 miliony złotych, chętny się jednak nie znalazł. W 2008 roku rozpoczęto wyburzanie budynków, demontaż oświetlenia ulicznego i zrywanie po niemieckiej kostki brukowej. Pozostawione miały być tylko 4 budynki. Jeden należący do Urzędu Gminy Born-Sulinowo, jeden prywatny blok oraz 2 należące do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe. Kłomino dziś, za sprawą takich ludzi jak Stanisław Małachowski, próbuje odzyskać dawny blask. Obecnie mieszka tam na stałe kilka osób. Obiekt 3002 położony nieopodal Brzeźnicy Kolonia to obiekt bliźniaczy do 3001 i 3003. Obecnie na terenie byłej jednostki wojskowej zachowały się liczne pozostałości po okopach i ukryciach na wóz, wartownie oraz plac apelowy. Budynki koszarowe zostały rozebrane, a pozostałości po nich uprzątnięte. Obiekt serii granit przypomina swoim wyglądem wielką betonową rurę, jego przeznaczenie do końca nie jest dokładnie znane, lecz prawdopodobnie stanowił on czasowe ukrycie dla pojazdu transportującego głowicę atomową z miejsca magazynowania do miejsca odpalenia rakiety. Jednostka nieopodal Brzeźnicy Kolonii została wybudowana przez Wojsko Polskie, a następnie przekazana w użytkowanie Związkowi Radzieckiemu. Głowice atomowe, które przechowywane były w podziemnych magazynach, należały do Sowietów, ale w przypadku potrzeby użycia miały być przekazane Ludowemu Wojsku Polskiemu. Obiekt dzisiaj jest opuszczony i zdewastowany. Wszelkie wyposażenie zostało rozkradzione. Wejście do głównego magazynu, gdzie składowane były głowice jądrowe, jest częściowo zasypany. Dostać się do środka można jedynie wąskim przesmykiem. Wszędzie są informacje, iż wejście do środka grozi śmiercią lub kalectwem. Tak więc należy pamiętać, iż wchodzisz tam na własną odpowiedzialność. Najlepiej zabrać ze sobą wierzchnie ubranie oraz latarkę. W środku panuje całkowita ciemność. Po wejściu od głównej bramy znajduje się 4-metrowy uskok.
W rogu po prawej stronie jest drabina, którą można zejść na dół w celu eksploracji.